Moi drodzy, rozważamy nasze czwartkowe wieczory. Przynajmniej rozważaliśmy, bo już dawno tego nie czyniłem, chociaż w niedzielę właściwie była pewna kontynuacja z listu do Filipian. I chciałbym dzisiaj dalej kwestię z tego listu poruszyć, żebyśmy mogli się bliżej zapoznać z treścią tego listu. Jak powiedzieliśmy, jest to list bardzo pogodny w swojej treści, pomimo że apostoł Paweł w tym liście zwraca uwagę na pewne kwestie, bo na pewno, za chwilę też dowiemy się, jest tutaj pewien problem z ludźmi, którzy niepokoją ten zbór. I z reguły tak jest, że przeciwnik niepokoi Kościół. Jeżeli mu się nie udaje poprzez prześladowanie, to udaje mu się, czy będzie próbował to zrobić od środka, od wewnątrz, będzie próbował niszczyć Kościół przez ludzi, których on gdzieś tam będzie wprowadzał. I musimy mieć tą świadomość, że będąc tutaj na ziemi, należąc do Jezusa, jesteśmy ludem, który nie jest w tym miejscu, w którym ma być. Pamiętacie, Pan Jezus wyraźnie powiedział, że jesteśmy na tym świecie, ale nie z tego świata. My jesteśmy pielgrzymami, my cały czas zmierzamy. To miejsce tutaj na ziemi nie jest naszym celem. Powinniśmy mieć tą świadomość. Dlatego też czytaliśmy ostatnią niedzielę, ja wrócę do tej głównej myśli, którą Paweł pisze w tym liście w trzecim rozdziale, w wierszu 14. Bracia, ja nie sądzę, 13 i 14, ja nie sądzę o sobie, że już zdobyłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Mówiłem w niedzielę i mówiliśmy, kiedy rozważamy ten list, że apostoł Paweł, będąc w więzieniu, spodziewa się szybkiego zwolnienia, że ma nadzieję zobaczyć się z tymi, do których pisze. I chociaż jest to, jak mówię, list pogodny, jednak on w tym liście przestrzega przed ludźmi, którzy mogliby i nie, którzy niepokoją ten zbór. Zwraca też uwagę na ważność jedności, jaka powinna być w Kościele Jezusa Chrystusa i także w tym zborze. I kilkakrotnie w pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale i także w czwartym rozdziale mówi, żeby ci, którzy są w tym zborze, pilnowali tego, troszczyli się, żeby byli jednej myśli. A w czwartym rozdziale wręcz tak namacalnie pokazuje, że są akurat w tym zborze dwie siostry, które między sobą toczą jakąś walkę, jakiś spór. To nie są jakieś tam siostry, ale z tego czwartego rozdziału możemy wyraźnie widzieć, przeczytać w wierszu drugim i trzecim. On mówi, upominam Ewodię, upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Zdarza się tak, nawet powiem tak, najlepszym się zdarza. Bo przecież Słowo Boże mówi, że w wielu rzeczach upadamy. I oto w tym zborze, takim ciepłym, mającym tak dobre relacje z apostołem, jak on pisze w tym czwartym rozdziale, o czym już mówiłem, to jest jedyny zbór, który rozumiał potrzebę wspierania apostoła w jego służbie. Którzy wspierali go finansowo. To jest zdumiewające, szczerze powiem, mnie to zdumiewa, że w tych czasach apostolskich tak mało było zrozumienia w zborach odnośnie tej kwestii. Ale Paweł jest za to wdzięczny i w tym czwartym rozdziale on mówi,
nie raduje się nawet z tego, że ja to od was otrzymałem, tą pomoc, którą daliście, ale z tego, że to będzie zaliczone w wieczności na wasze dobro. Bóg to wam policzy i wynagrodzi wam za to. Ale nie na tym dzisiaj chcę w ogóle się skoncentrować. Kiedy on mówi o tym, że i wzywa w kilku miejscach do jedności, to znaczy, że byli niepokojeni i były jakieś rzeczy, które zakłócały tą dobrą atmosferę w tym zborze, tej jedności, tego pokoju, jaki generalnie panował, bo nie było tam jakichś większych problemów. Były zagrożenia, gdzieś tam ci fałszywi nauczyciele próbowali coś osiągnąć, ale generalnie ten zbór nie borykał się z takimi problemami jak inne zbory pod tym względem. I mówię, nawet najlepszym się może zdarzyć. I ta Ewodia i Syntycha to nie były jedne z sióstr, ale to były jakieś liderki, jakieś diakonise. Paweł wręcz nazywa ich, one ze mną razem głosiły Ewangelię. I nagle coś między nimi zaistniało, zaczęło iskrzyć i Paweł mówi, do kogoś w tym zborze kieruje, mówi mój wierny towarzyszu. To jest taka ciekawa gra słów, bo to słowo towarzysz, które tutaj jest użyte, zajmij się nimi, oznacza kogoś, który jest niosący brzemię, współniosący brzemię. I ono w języku greckim, w niektóre tłumaczenia podają, jakby imię to było. Ale to nie musi oznaczać imienia, ale może oznaczać po prostu kogoś, kto niesie, potrafi nieść to brzemię i jest w stanie pomóc rozwiązać ten problem. A więc te rzeczy tam były. Apostoł Paweł mówi tak o sobie. Jeżeli apostoł Paweł tak mówi o sobie, to znaczy, że powinniśmy także podobnie myśleć. Ciągle zmierzamy, ciągle jesteśmy w drodze. Są dobre rzeczy, które przeżyliśmy i apostoł Paweł mówi, że chce, żebyśmy robili postępy i chce, żebyśmy zmierzali wyraźnie do tego celu, do nagrody, która jest przygotowana dla nas w górze. Zobaczmy w tym trzecim rozdziale, apostoł Paweł 16 razy w tym liście mówi na temat radości. Mówiliśmy o tym na samym początku, jak w żadnym innym liście. Radujcie się w Panu, powtarza to, ale też mówi o radości z nich, jaką ma, radości zgłoszonej Ewangelii. I tutaj zaczynając ten trzeci rozdział, że tak powiemy, bo te rozdziały zostały prowadzone później, dla naszego pożytku, dla studiowania, mówi tak, ponadto bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczenie. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Czy słyszycie ten dysonans? Kiedy on mówi w tym pierwszym wierszu trzeciego rozdziału, radujcie się w Panu, pisać jedno i to samo. I nagle dostrzegamy zmianę tonu, zmianę myślenia apostoła Pawła. Kiedy mówisz radujcie się i tak dalej, nagle mówisz strzeżcie się. Zmieniony jest ton jego wypowiedzi, jakby nagle apostoł Paweł zatrzymuje się w tej zachęcie do tego, żeby się radowali i nagle przypomina sobie o czymś, przypomina sobie o tych właśnie tych nękających, złych pracowników, nauczycieli, którzy próbują się do tego zboru wedrzeć i zmienia tutaj swój ton swojej wypowiedzi. Czyli wyraźnie apostoł Paweł daje do zrozumienia, że ten zbór był niepokojony przez takich judaizujących, tak to się nazywa, Żydów, którzy chcieli odciągnąć Filipian od tej żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Kochani, przeciwnik będzie próbował w różnoraki sposób zaciemnić obraz i w różnoraki sposób sprawić, żeby nie
ufność nasza nie była oparta o samą osobę Jezusa Chrystusa, o Jego dzieło, tylko żebyśmy próbowali coś jeszcze własnym wysiłkiem do tego dołożyć, uzupełnić dzieło Chrystusa. Ja nie chcę powiedzieć, że my jako chrześcijanie nie mamy dokładać starań i wysiłków, bo to jest ewidentne, że my musimy cały czas dokładać starań i wysiłków, aby swoje zbawienie pilnować, sprawować. Nie to mam na myśli. I też nie apostoł Paweł to ma na myśli, bo musimy czasami dołożyć wiele wysiłku i starań, aby strzec swojej wiary. Ale chodzi o to, żebyśmy nie myśleli, że to, co Chrystus dla nas uczynił na krzyżu, wymaga jakiegoś uzupełnienia z naszej strony. Że musimy coś do tej ofiary jeszcze dodać z naszej strony, aby osiągnąć zbawienie. Apostoł Paweł tutaj jest jednoznaczny. I też właśnie w tym trzecim rozdziale, też o tym mówiłem w niedzielę, to wyraźnie zaznacza, że mówi tak w wierszu 9, że chce być znaleziony w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Ale tą sprawiedliwość, która pochodzi z wiary, z zaufania Chrystusowi. Co to znaczy? Jeżeli wierzysz w to, co Chrystus dla ciebie uczynił na krzyżu, jeżeli wierzysz, że Jego święta krew przelana na krzyżu obmywa cię z wszelkiego grzechu, to apostoł Paweł mówi, to jest to, co zupełnie wystarczy i co sprawia, że człowiek jest przed Bogiem usprawiedliwiony. Ale jeżeli będziemy kombinować i będziemy do tego dzieła jeszcze próbować dołączyć coś od siebie, ze swoich własnych uczynków, to w tym momencie, czy też będziemy chcieli jeszcze coś dodać, tak jak tutaj także ci judaizujący, którzy są nazwani psami, złymi pracownikami i ci, którzy się sami okaleczyli, oni myśleli, mówili tak, wy musicie jeszcze się obrzezać. To jest mało to, że wierzycie w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i w to, co On dla was na krzyżu uczynił. To znaczy, że w tym momencie człowiek wierzący zaczyna zapierać się Zbawiciela. Dosłownie w liście do Galacjan apostoł Paweł mówi, wypieracie się Chrystusa. Zbadajmy, na czym opierasz swoje zbawienie. Czy na Chrystusie, czy na Chrystusie jeszcze plus coś. Bo jeżeli jest tam jeszcze plus coś, to znaczy, że nie rozumiesz, na czym polega zbawienie, że jesteś zbawiony z łaski przez prostą wiarę, zaufanie Chrystusowi. To jest wszystko. A powiesz w takim razie, no dobrze, no ale co z uczynkami? Przecież chrześcijanin powinien czynić dobrze, jak najbardziej. Tak myślę w ogóle, że wiara, tak jak Jakub pisze, bez uczynków jest martwa. Jeżeli twoja wiara w Chrystusa jako Zbawiciela jest właściwa, ona będzie poparta naszymi uczynkami. Ich będzie coraz więcej, one będą dobre, ale nie dla tych uczynków jestem zbawiony. Jestem zbawiony, aby te uczynki czynić, ale przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Czy rozumiemy to, drodzy? Zbawiony, tak jak Paweł pisze w liście do Efezjan w 2 rozdziale od 8 do 10 wiersza, z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, ale do dobrych uczynków jesteśmy zbawieni. A więc Paweł tych, którzy niepokoją także ten zbór Filipi, nie ma tu jakiegoś pokazania w tym liście, że coś złego dzieje się z Filipianami. Oni słyszą te rzeczy, oni są nagabywani. Ci fałszywi nauczyciele próbują im coś zaszczepić w ich umysłach, ale z treści tego listu nie widać, żeby oni mieli tak nadstawione ucho na tą kwestię. Niemniej Paweł ich ostrzega. Mówi, strzeżcie się psów. Ja mówię tak, że w Biblii psy, jako w ogóle psy, zwierzęta nie mają dobrego PR-u. My wiemy, że pies w naszej kulturze to jest taki przyjaciel, mówi się przyjaciel człowieka. Takie dobre, fajne stworzenie i wszyscy się z tym zgodzimy. Ale w Biblii i w kulturze greckiej, żydowskiej tak nie było, moi drodzy. Psy to były postrzegane jako
i u Greków, i u Żydów, jako roznosiciele zarazków, jako zwierzęta, które karmią się resztkami, gdzieś chodzą po śmietnikach, a też w grupach atakują ludzi. A więc nie mają dobrego tutaj, dobrej oceny w Słowie Bożym. I tak samo w kulturze greckiej i w kulturze żydowskiej. Słowo, a więc ten pies, to określenie psa ma bardzo negatywne znaczenie. Oznacza ludzi, którzy warczą, którzy rzucają ochłapy, którzy karmią się resztkami, którzy atakują innych. I Paweł nazywa tych fałszywych nauczycieli, nie jest dyplomatą nawet. Wiecie, dzisiaj odezwać się o kimś i powiedzieć o kimś, że jest psem, prawda? To nawet dzisiaj nie jest fajne, nie? Że jest psem, że jest złym pracownikiem i dosłownie tutaj, kiedy mówi o tym, tych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu w języku greckim, w Nowym Testamencie strzeżcie się tych okaleczeńców, którzy się okaleczą swoje ciało, ale tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Oni się szczycą tym, że są obrzezani. Oni się szczycą, ale Paweł nazywa ich nie obrzezanymi, tylko okaleczeńcami. Okaleczyli się, ale nie położyli swojej ufności w Jezusie Chrystusie, tylko w tym zewnętrznym uczynku czy czynie, jakim było obrzezanie. W tym położyli swoją nadzieję. Paweł mówi, strzeżcie się ich, bo oni takimi są. Tak więc w Biblii, kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, 5 Mojżeszowa, 23 rozdział, wiersz 18 i 19, zabronione jest, przez zakon było zabronione, żeby była wnoszona jako jakakolwiek ofiara, czy przyjęta przez kapłana na świątynię, czy też do skarbca świątyni od nierządnicy i cenę za psa. Czytamy tutaj tak, nie będzie wśród córek izraelskich nierządnicy świątynnej, ani wśród synów izraelskich nierządnika świątynnego, nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana, Boga Twego, zapłaty nierządnicy, ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana, Boga Twego. A więc cena za psa jako ofiara do świątyni równała się, czy była na tym samym poziomie, gdyby nierządnica za swój występek nierządny chciała tą zapłatę włożyć do świątyni. Było to obrzydliwością przed Bogiem i w oczach Bożych. Co jest ciekawe, w Nowym Testamencie tak samo, tak jak tutaj czytamy, strzeżcie się psów i zastanawiamy się, no, jacy to są ludzie, kto to jest. Ale w objawieniu Jana, w 22 rozdziale, wierszu 15, czytamy, ja może to przeczytam, że psy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I my wszyscy doskonale rozumiemy, tak jak w liście do Filipian, że nie chodzi tutaj o zwierzęta, że nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czasami jest tak, że mówi się tam małym dzieciom, że tam piesek czy kotem gdzieś tam będą w niebie, tak? Ale nie to mamy na myśli, nie to ma Księga Objawienia na myśli, kiedy mówi, że psy nie odziedziczą Królestwa Bożego. W Objawieniu 22:15 jest napisane tak, na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Popatrzmy, kiedy Paweł mówi, strzeżcie się psów, ma na myśli konkretne osoby, które coś czynią niewłaściwego, coś godnego sądu i potępienia Bożego i te psy tak, są na równi potraktowani z czarownikami, z nierządnicami, czy nierządnikami, bo to słowo wszetecznicy jest bardzo szerokim słowem oznaczającym. To jest greckie słowo porneia, które oznacza nierządników, ludzi, którzy postępują
cudzołożą, są nierządnikami, żyją w sposób taki, że przed ślubem i tak dalej. To są tego typu ludzie. Zabójcy, bałwochwalcy, a więc którzy czczą różnych bogów. I tutaj na równi są postawieni ci ludzie, których Paweł nazywa psami, tych fałszywych nauczycieli, którzy próbują głosić fałszywą naukę. Zastanawiamy się, no, po tym trzecim określeniu ci okaleczeńcy by oznaczało właśnie, że chodzi o tych, którzy z jednej strony przyznają się do żydostwa i mówią, nie możecie być zbawieni tylko przez wiarę w Chrystusa, musicie się dać obrzezać. Oni może jeszcze głosili inne rzeczy, dlatego że w tym trzecim rozdziale Paweł mówi może o tej samej grupie ludzi, których nazywa, że są wrogami krzyża Jezusa Chrystusa. Postępują jak wrogowie krzyża. W każdym razie, co jeszcze można powiedzieć na podstawie Nowego Testamentu o psach? Pamiętacie Mateusza, Ewangelię, 7 rozdział, wiersz 6? Jezus mówi, żeby nie rzucać pereł przed wieprze i psom. Ja przeczytam ten fragment Bożego Słowa, bo on jest taki tutaj znamienny. Jak mówię, no akurat psy tutaj nie mają dobrego wizerunku. Tak jak ktoś napisał, chyba Reinhard Bonke, że tak samo morze, czy też Biblia nie jest napisana dla żeglarzy, bo morze w Biblii w ogóle morze ma znaczenie negatywne, mające na myśli morze, kiedy Jan pisze, że z morza wychodzą bestie. I nie ma na myśli morza w sensie morza, ale narody. Narody, królestwa. Ale używa tego pojęcia, tego obrazu morza. I tutaj jest też obraz psa. I w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 6 wierszu czytamy tak. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały i nogami swymi, nie obróciwszy się, nie rozszarpały was. Ja się zastanawiam, o kogo tak naprawdę chodzi, bo wiadomo, że nie chodzi o zwierzęta. Wiadomo, że pod tym kryją się konkretni ludzie, którzy są w swojej jakby naturze, zachowują się jak pies czy jak świnia. No, takie niefajne określenia, prawda? Ale Jezus mówi, nie rzucajcie pereł. Ja się zastanawiam, przecież mamy ewangelizować wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. I Ewangelia dociera do najgorszych grzeszników i wybawia najgorszych grzeszników. I szczerze powiem, jakoś nie mogę się zgodzić z tym, że tu chodzi o grzesznych ludzi. Chyba, że są tak zaprzedani grzechowi. Ale jak patrzę do Bożego Słowa, Bóg wyprowadza z najgorszego zepsucia człowieka. Prawda? Kiedy oglądaliśmy programy w telewizji, nawet naszej polskiej, taką serię zbawionych więźniów, recydywistów, morderców w polskich więzieniach i takich filmów było kilka, takich reportaży, świadectw. Piotr, który już odszedł do wieczności, pamiętacie go, który był pośród nas? Przypomnijcie mi jego nazwisko. Pamiętacie? W każdym razie on był człowiekiem, no, zdegenerowanym, prawda? Handlarz ludźmi, morderca i tak dalej, który kilkakrotnie w więzieniu próbował popełnić samobójstwo i nie mógł. I tam w więzieniu Bóg się skłonił ku niemu. Dotknął go. I on oddał swoje życie Chrystusowi. I w jednej chwili został obmyty, oczyszczony, uwolniony. Został zwolniony z więzienia po jakimś czasie, po odsiedzeniu części, nie wiem, czy całości kary, 20 lat, czy iluś. I pamiętacie, on zaczął jeździć i jeździł po szkołach w Polsce i tak dalej, dawać świadectwo, że Jezus Chrystus żyje, że przebacza. I się zastanawiam, jeżeli tutaj jest mowa, nie rzucajcie pereł, tego, co święte, psom i pereł przed wieprze, jakoś nie mogę się pogodzić, że tutaj chodzi o grzesznika.
Bo przecież Ewangelia jest głoszona wszystkim. Różne można do tego podejść, ale Słowo Boże mi definiuje psa i wieprza, czy tego, kto staje się psem i wieprzem. I pamiętacie drugi list Piotra, gdzie apostoł Piotr tak właśnie mówi, określa pewnego rodzaju ludzi. On nazywa to tymi psami, nazywa tych fałszywych nauczycieli. Ja nie wiem, oni się gdzieś może przykleili do jakiegoś zboru, czy gdzieś może należeli do jakiegoś zboru, ale gdzieś tam zdryfowali od żywej wiary w Chrystusa i próbowali ustalić jakby swoją własną Ewangelię. Dlatego są tak ostre słowa. I drugi list Piotra wyraźnie nam, ja przynajmniej to bym z tym bardziej kojarzył, czyli z ludźmi, którzy byli w Kościele. No, niektórzy się zastanawiają, mówią, że może nigdy się nie nawrócili, a byli w Kościele. Ale tutaj z tego drugiego listu Piotra mamy tak, że oni przeżyli pewne rzeczy. Drugi list Piotra, drugi rozdział, wyraźnie by wskazywał, że mamy do czynienia z ludźmi, już nawet od pierwszego wiersza do ostatniego, ten cały drugi rozdział drugiego listu Piotra pokazuje na ludzi, którzy byli w środku, ale odeszli od wiary. Więcej, zaczęli postępować w bezbożny sposób. To są, Piotr tutaj mówi też o fałszywych prorokach, fałszywych nauczycielach w Kościele, którzy poszli w niemoralność w swoim życiu. Nie da się pogodzić chrześcijanina z niemoralnym życiem. Jedno wyklucza drugie. Nie możesz być tym, który mówi, że należysz do Chrystusa, a żyjesz w niemoralny sposób. Żyjesz w różnego rodzaju grzechach, tkwisz w nich nadal. To znaczy, albo nigdy się nie narodziłeś na nowo, albo zszedłeś z Bożej drogi. I możliwe jest właśnie tutaj w tym drugim rozdziale i w tym, co apostoł Paweł pisze w liście do Filipian. I tu jest napisane tak, od 17 wiersza drugiego listu Piotra, drugiego rozdziału. Ludzie ci to źródła bez wody, obłoki pędzone przez wicher, czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok, przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi nęcą przez żądzę cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Kochani, dlatego ja myślę, że kiedy mowa jest o tych psach i o tych wieprzach, żeby nie rzucać pereł, to myślę, że chodzi tu o tych, którzy doświadczyli łaski, mocy Bożej w swoim życiu, ale odwrócili się od Pana, odwrócili się od czystości i świętości swojego życia i zwrócili się ku nieczystym rzeczom, ku brudnym rzeczom. Tu apostoł Piotr akurat bardzo mocno potępia tak zwaną naukę gnostyków, którzy byli w Kościele i z tym Kościół miał w drugim wieku i później ogromny problem. Oni byli w środku, nie na zewnątrz, w środku. Uważali się za braci, uważali się za siostry. To byli ludzie, że tak powiem, członkowie, ale też jak tutaj dowiadujemy się, tymi, którzy rościli sobie prawo do nauczania w Kościele. Tak jak tutaj do Filipian przyszli, prawda, aby i głosili i nauczali, a Piotr przerywa tą zachętę, radujcie się w Panu, mówi, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, tak ich nazywa. To są ci,
którzy wykrzywiają drogę, którzy próbują, którzy sprawiają, że zamiast ufać łasce i odpocząć w tym, co Chrystus na krzyżu dla nas uczynił i radować się dziełem zbawienia i radować się, że krew baranka obmywa nas wszelkiego grzechu, że nas wyzwoliła, oni mówią, nie, nie, to nie wystarczy, jeszcze musicie się dać obrzezać. Czy czasami może jeszcze coś musisz zrobić? A Piotr mówi, szczeszcie się takich ludzi. To są psy, którzy się włóczą od zboru do zboru, którzy rzucają takie ochłapy i resztki. Wiecie, źle jest, jeżeli w Kościele Jezusa Chrystusa, a tak się zdarza, że niektórzy nadstawiają ucha na jakieś tam nowinki, jakieś nowe rzeczy, są tym zachwyceni, zamiast trzymać się tej prostej, jasnej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, wiele różnych rzeczy jest głoszonych i dzisiaj tego mamy świadomość. Im bliżej jest przyjście Pana, tym więcej będzie tego rodzaju rzeczy, że coś będzie rzucane, jakieś ekstra rzeczy, które powinni wierzący ludzie, które powinni skosztować, wejść. Bądźmy ostrożnymi tego, co słuchamy i kogo słuchamy. Co to jest? A więc apostoł Paweł nazywa ich, tych złych, tych pracowników, tych nauczycieli psami, nazywa ich złymi pracownikami. Oni uważali, że służą sprawiedliwości, ale w świetle Ewangelii byli niegodziwymi pracownikami, budującymi na własnej sprawiedliwości, a nie na Bożej. Szukali usprawiedliwienia przez wypełnianie zakonu, czyli inaczej odprowadzali ludzi Bożych, lud Boży od łaski. Jak powiedziałem, Paweł nazywa ich tutaj świadomie, używa pewnej gry słów. Nie tylko używa słowa, bo rozróżnia obrzezany, ale używa ich, nazywa ich nie ty obrzezanymi, ale okaleczonymi, którzy sami się okaleczyli. I to nie ma nic wspólnego z tą Bożą sprawiedliwością. Mówi tak, piękne słowa w wierszu trzecim tego listu. Mówi, my tak naprawdę wierzący w Jezusa Chrystusa już zostaliśmy obrzezani. Jesteśmy obrzezani. I to obrzezanie jest dokonane nie ręką człowieka, nie naszą własną, nie ręką człowieka. To obrzezanie jest dokonane ręką samego Boga. Trzeci wiersz trzeciego rozdziału mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. W ciele ufności nie pokładamy. Wiecie, to jest niesamowita rzecz, kiedy możesz doświadczyć tego obrzezania w swoim sercu, w swoim duchu. Biblia to nazywa nowonarodzeniem. Stajesz się nowym człowiekiem. I to Bóg to zapowiada już przez Mojżesza w 5 Księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale w wierszu 6 mówi tak, i obrzeże Pan Bóg Twój Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, abyś żył. Kochani, kiedy próbowaliśmy sami zmienić nasze życie, czy poprawić nasze życie własną siłą, okazało się, że nie potrafimy. Ciągle wpadamy w te same grzechy i nie możemy się z tego wydostać. Ale kiedy człowiek przychodzi taki, jaki jest, brudny, pokonany przez grzech, przychodzi do Zbawiciela i prosi Go, aby Jezus mu przebaczył, oczyścił go, aby go przyjął i aby to Jezus dał mu nowe życie, to przez takie zaufanie, przez taką prostą modlitwę Bóg obiecuje, że przyjdzie do nas, oczyści nas i da nam nowe życie. Obrzeże nasze serca z tego, co jest złe, co jest niewłaściwe. I będziemy mogli Boga czcić w duchu. My jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu. Pamiętacie, Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką, Ewangelia Jana 4 rozdział mówi, że prawdziwi chwalcy będą czcić Boga w duchu i w prawdzie.
Tego nie możesz sam wytworzyć, tego duchowego życia. Nie możesz sam siebie obrzezać. No oni to zrobili własną ręką na swoim ciele, ale to było zewnętrzne siłą człowieka. A nowe życie, które pochodzi od Boga, nowe narodzenie i to obrzezanie, które jest w duchu, dokonane jest ręką samego Boga. I ci, którzy tego doświadczyli, oni wiedzą, bo człowiek wtedy wstaje i mówi: ja wiem, że Bóg mi przebaczył grzechy. Ja wiem, że jestem pojednany z Bogiem. Jego serce jest obrzezane, odcięte są z jego serca te wszystkie złe pragnienia i rzeczy. I zaczyna mieć pragnienia dobre, aby podobać się Bogu, aby czcić Boga i aby wielbić Boga. W niedzielę o tym mówiłem. Paweł mówi: zmierzam do celu, do nagrody, chcę być znaleziony w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. I on tu wyraźnie mówi o tym, co to dla niego, jak on rozumie to, że nie jestem tym, który polega na ciele, na sobie. My nie jesteśmy bowiem z tych, że położyliśmy, my nie pokładamy ufności w ciele, mówi Paweł. I później wymienia to, co mogłem policzyć na swoją korzyść. To, o czym mówią ci judaizujący, z czego oni się szczycą. Nawet nie wiemy, czy nie byli to prozelici, ludzie, którzy przeszli na judaizm. Dlatego Paweł tutaj zaznacza: jestem obrzezany 8 dnia po urodzeniu, jak prawowity Żyd, zgodnie z prawem. Wykonywałem wszystko, co było. Jestem Hebrajczykiem z Hebrajczyków, jestem czystym Żydem. Wszystko przemawia na moją korzyść, jestem wykształcony w zakonie i należę do najbardziej radykalnego ugrupowania faryzeuszów, którzy starają się ze wszystkich sił wykonać całe prawo Boże. Ale mówi: my nie polegamy na własnej sile i na tym, co my jesteśmy w stanie uczynić. Absolutnie, bo gdybym na tym polegał, pójdę na zatracenie, bo nikt w oczach Bożych nie jest dość sprawiedliwy sam sobie. Prawda? Paweł mówi: wszystko dla tego, co mi było według ciała, czym mogłem się szczycić, na czym mogłem polegać, czym, co mogłem wykazać, pozycja, wykształcenie, religijność, cokolwiek mogłem zrobić, mówi: to wszystko uważam za śmiecie. Dosłownie za kał. Prawda? Nie na tym. Ja chcę być znaleziony w Nim, w Chrystusie. Chcę, żeby On i Jego sprawiedliwość była mi przypisana. Nic więcej. A jak to się może wydarzyć? Tylko przez wiarę, zaufanie Chrystusowi. A więc Paweł, pisząc ten list, pisząc o radości, nawet w pewnym momencie zatrzymuje się i ostrzega. A później dalej pisząc, od 18 wiersza, mówi tak: wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A więc nie wiem, czy dotyczy to tej samej grupy ludzi, ale bardzo możliwe. On ich nazywa psami, złymi pracownikami, okaleczeńcami, a teraz mówi: to są wrogowie krzyża. To są ci, którzy, i Paweł nad tym boleje, którzy może na początku zaufali, uwierzyli, ale nagle coś się stało. I postępują jak ci, którzy są przeciwko krzyżowi. Zwróćmy uwagę, że ich koniec to jest zatracenie, natomiast to, co ich charakteryzuje Bogiem, ich jest brzuch. Chwałą to, co jest ich hańbą, myślą o rzeczach ziemskich. Oto ci wrogowie krzyża stali się ludźmi, którzy są zainteresowani tylko sobą, gromadzeniem dla siebie. Myślą o rzeczach ziemskich, nie interesuje ich już niebo, Królestwo Boże. Oni teraz tutaj szukają, żeby żyć jak najlepiej, jak najwygodniej, a to, co tam będzie, to ich tak już nie interesuje.
z płaczem o tym mówię, mówi apostoł Paweł. W liście do Rzymian 16 rozdział, wiersz 18, mówi także o tych ludziach, których Bogiem jest brzuch. Czyli nie sądzę, że chodzi tu tylko o obżarstwo, ale chodzi o ludzi, którzy są jakby chcą dla siebie tylko wszystkich rzeczy. Tutaj Paweł pisze w liście do Rzymian tak. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Czyli są to ludzie, którzy znowu jakieś próbują czerpać korzyści z życia innych wierzących ludzi. Apostoł Paweł mówi też w innym w liście do Tymoteusza, że wdzierają się do domów wdów i pochlebne słowa i tak dalej. Chcą jakby czerpać korzyści i materialne i różne ze strony tych ludzi. Apostoł Paweł jest zdecydowanie przeciwko tym ludziom i nazywa ludzi, którzy tak postępują. Uważajcie na takich. To są źli pracownicy. To są wrogowie krzyża. To nie są ci, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. I żeby może dzisiaj już zakończyć ten list do Filipian, jeszcze parę myśli odnośnie tego, co jest napisane w 4 rozdziale, chociaż tu są takie piękne różne słowa, ale Paweł zwraca uwagę w tym 4 rozdziale, abyśmy trwali w naszym Panu. I mówi tak do nich, trwajcie w Panu umiłowani. Tutaj wzywa do pojednania tą Ewodię i Syntychę, o której mówiliśmy. Mówi o tym, trwajcie w Panu, w jednomyślności. Trwajcie w tym zaufaniu, w tej oczekiwaniu na Pana. I tutaj apostoł Paweł zwraca, żeby będąc w jednomyślności, trwając w radości w Panu, oczekiwali na Pana w takiej cichości. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim, wiersz 5, ludziom. Pan jest blisko. I to jest to słowo, ta skromność oznacza cichość, delikatność. Inaczej mówiąc, mówi, jako dzieci Boże, niech to was charakteryzuje nie jakaś zadziorność, ale właśnie delikatność. Tutaj u nas jest to przetłumaczone jako skromność, ale chodzi właśnie, to słowo oznacza cierpliwość, delikatność, cichość. Budujcie w sobie tego rodzaju postawę w waszych sercach i dlatego, że Pan jest blisko i oczekujemy Go, niech to was wzrasta. Taka postawa cierpliwości, delikatności, cichości. To, co powinno charakteryzować dziecko Boże. I mamy tutaj tą obietnicę, nie troszcie się o nic. Żyjemy w czasach, gdzie siłą rzeczy coraz bardziej, coraz więcej jesteśmy atakowani różnego rodzaju niepokojami. No bo COVID, nie wiadomo, co z pracą, co z tym i z tamtym. Życie, prawda? Ale apostoł Paweł mówi do nas, mówi do Bożych dzieci, nie troszcz się o nic. Co mamy robić w trudnych sytuacjach, gdzie wydaje się, że może się wszystko lada chwila zawalić? Co mam robić? Co mieli zrobić Filipianie? Bo mówi, nie troszcie się. Pierwszą rzeczą, módlcie się. W każdej sytuacji się módlcie i w każdej sytuacji modląc się powierzcie wasze potrzeby Bogu. A więc jeżeli jest coś, zjawia się na horyzoncie, a diabeł przychodzi i próbuje, to wyolbrzym widzisz, co teraz z tobą będzie, co z rodziną będzie, co się stanie. Ale Bóg mówi przez swoje słowo nie w ten sposób. Nie troszcz się, nie pozwól, żeby diabeł cię wbił w ziemię, żebyś nie mógł spać, funkcjonować ze strachu. Nie.
Zacznij się modlić. Ale jak się modlić? Popatrzcie. Ale we wszystkim w modlitwie. To są błagania z dziękczynieniem. Wasze prośby, wasze potrzeby przedstaw Bogu. A więc Paweł wierzy w moc modlitwy i wierzy, że Bóg odpowiada na modlitwę. I wierzy, że kiedy się modlimy, kiedy prosimy, że Bóg słyszy i że Bóg odpowie. Druga rzecz bardzo ważna, apostoł Paweł mówi, że powinniśmy to czynić z wiarą. Nie troszczyć się modląc, no bo jeżeli mam prosić, a nie wierzyć, to chyba nie ma sensu, prawda? Mam prosić z wiarą, bo jeżeli tu nawet jest mowa o zdziękczynieniem, to znaczy, że kiedy przedkładam prośbę Bogu, to w tym samym czasie też mówię: Boże, dziękuję Ci, że Ty się o mnie zatroszczysz, że Ty dasz rozwiązanie. Słuchajcie, ta modlitwa nie jest tylko mówieniem o potrzebie, ale też na końcu tej modlitwy jest to: Boże, dziękuję Ci, że Ty dasz pomoc. Nie wiem jak, ale na pewno dasz. Ty rozwiążesz problem. Z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a więc miejcie wiarę. I popatrzcie do wiersza 7. Pokój Boży, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A więc Bóg obiecuje, że kiedy z wiarą to uczynimy, On da i sprawi, że Jego pokój uchroni mój umysł, abym nie zwariował. To znaczy, abym nie popadł w taką, wiecie, takie myślenie, zamartwianie się. Strzec będzie pokój Boży waszych myśli w Chrystusie. I inni może będą odchodzić od zmysłów. Inni może będą załamywać ręce. Ja nie mówię, że nie będzie trudnej sytuacji, ale w tym wszystkim będziesz wiedział, że Bóg się zatroszczy i On da ci pokój, który przewyższa twoje myśli. Nie będziesz się bał. Ale muszę zacząć się modlić. Muszę w modlitwie to powierzyć Bogu. I muszę z dziękczynieniem, z wiarą zaufać, że Bóg odpowie. I Bóg da pokój. I ten pokój będzie pilnował moich myśli. A z drugiej strony, popatrzcie, wiersz 8, Paweł mówi: zatrosz się też o to, aby twoje myśli były chronione. Z jednej strony pokój Boży będzie chronił moich myśli, a wiersz 8 mówi: wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Tak więc, jeżeli to złożyłem, jeżeli zaufałem, jeżeli jestem pełen wdzięczności, On daje mi swój pokój, ale też i będzie strzegł moich myśli, ale z drugiej strony zwróć uwagę. Słowo Boże nam mówi: pilnuj swojego ducha. Pilnuj swojego serca. Czyli moglibyśmy powiedzieć też: pilnuj swojego umysłu, to, o czym myślisz. Czyli nie pozwól twoim myślom biegać, jak one chcą. Kontroluj swoje myśli. Sprawdzaj. A więc mówi tak: myślcie o tym, czyli wszystko to, co jest nieprawdziwe, nieczyste, brudne, niewłaściwe, nie pozwól, żeby to wypełniło twój umysł. Mamy pilnować naszego umysłu, bo jeżeli pilnuję swojego umysłu, będę pilnował swojego serca i swojego ducha. Ale myśl o tym, co prawdziwe, co czyste, poczciwe, sprawiedliwe, miłe, chwalebne, cnotą i godne pochwały, bo to czyniąc, Bóg pokoju będzie z tobą i będziesz doświadczał coraz głębszego pokoju. Słuchajcie, nie możemy oczekiwać, że będziemy pełni pokoju, że będzie Boży pokój strzegł naszych serc i myśli, jeżeli nie położymy naszych trosk, potrzeb w ręce Boże, ale też jeśli w tym samym czasie pozwolisz, żeby twój umysł wypełniały różnego rodzaju brudne, nieczyste rzeczy. Jeżeli będziesz patrzył, słuchał na brudne, nieczyste rzeczy.
Ja wiem, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, że musielibyśmy wyjść z tego świata, żeby nie być uczestnikami pewnych rzeczy. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że kiedy mogę uniknąć tego, co brudne, co nieczyste, to powinienem tak zrobić. Żeby Bóg pokoju był ze mną, żeby mnie zasmucał Ducha Świętego i wtedy będę się dziwił, dlaczego nie mam pokoju, dlaczego jest tyle zamieszania w moim umyśle. Moi drodzy, piękny list, piękne słowa apostoła Pawła, pełen miłości do Chrystusa. I Paweł, pisząc ten list do Filipian, dzisiaj wzywa nas, abyśmy tak samo umiłowali Pana, tak samo podążali za Panem, tak samo mieli przed sobą ten cel w górze, nie tu na ziemi. Dlatego, że Pan jest blisko. Jeżeli on wtedy pisał, że Pan jest blisko, to jak bardzo blisko jest teraz, po 2000 lat. Kochani, powstańmy, aby się modlić. I może jest tak, że jesteś na tym miejscu, jest coś, co ci zabiera pokój, czym się zamartwiasz, coś, co powoduje ogromny niepokój, gdzieś tam budzi lęk i strach. Zrób to, co, do czego wzywa nas Słowo Boże. Wszelką twoją troskę złóż teraz na Niego. W prośbie, w modlitwie, ale też dziękując, powiedz: Panie, dziękuję Ci, że Ty masz moc nad tym. To może być rzecz, która gdzieś pojawia się w Twoim życiu, a nie chcesz, żeby się pojawiała. Złóż to na Niego. On zwyciężył grzech, wszelki grzech, i powiedział, że grzech nie będzie nad nami panował. Złóż to na Niego. W prostej, ufnej modlitwie. Ale też, moi drodzy, podejmijmy też takie właściwe działanie. Zwróć uwagę, czego słuchasz, na co patrzysz. Niech to są dobre i najlepsze rzeczy, aby Bóg pokoju mógł być z nami, aby nie musiał odejść zasmucony. I wtedy mówisz: gdzie jest pokój? Czemu ja go nie mam? Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest prawdziwe, żywe, dobre. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty przez swoje słowo nas zachęcasz. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że możemy radować się w Tobie zawsze. I dopomóż mi radować się w Tobie zawsze, Panie. Nie tylko polegać na jakichś moich emocjonalnych odczuciach, ale z ufnością w to, kim Ty jesteś i co dla mnie uczyniłeś, radować się w Tobie. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś wierny swojemu słowu i swoim obietnicom. I dziękujemy Ci, że możemy składać wszelkie ciężary, brzemiona, troski w Twoje ręce. A Ty, Panie, wyprowadzisz nas, dasz nam zwycięstwo i dopomożesz nam, Panie, z radością biec, naśladować Ciebie, Panie, zmierzać w kierunku, który dla nas wyznaczyłeś. Dziękujemy Ci, Boże, w imieniu Jezus. Amen.